Dobra, mam atak gangu na klub, na Vanilla Uniform. Tego jeszcze nie było, to jest jakieś nowe wezwanie. Oczywiście przyjmujemy to i jedziemy już na miejsce. Wiecie, ile tam mamy? 2 km, całkiem... No nie jest to aż tak blisko, no ale mogło być gorzej, nie? W każdym razie powinniśmy się tam szybko dostać. A tu cały czas leje. Ciemno, leje i ja nie mogę, jak to wszystko wygląda. Ale przynajmniej całkiem fajnie to wygląda. Raczej ja sobie tutaj na skróty pojadę. No, tam słupek trąciłem. Kurde, na kosz miasta będzie. Będą naprawy. Ale jestem ciekaw, jak to wyzwanie będzie wyglądało. Czy już ktoś tam już będzie na miejscu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już tutaj na miejscu. Tutaj przy wejściu nikogo nie ma, jest ochroniarz. Wow, kurde. Kurde, nie wygląda to zbyt dobrze. Fuck, schowaj się. Ja nie mogę. O fuck. Kurde, szybko wsparcie. Potrzebne wsparcie na miejsce. Dobrze, że udało mi się tutaj schować za tym miejscem, ale nie spodziewałem się, że oni wybiegną z tego klubu. Trochę mi się HP uzupełniło, ale było już gorąco. Kurde, gdzie jest to wsparcie? Szybko! Dobra, jest wsparcie. Patrol YouTube w ogóle tutaj z tyłu pisze. Tutaj polska flaga jest, jakby ktoś nie zauważył, po prawej stronie. Cześć, czy sytuacja już jest opanowana? Chyba tak, chyba już jest opanowana. A to wygląda. Kurde, ale tu było momentami naprawdę gorąco. No tutaj pizza w ogóle jest. Ale będzie trzeba sprawdzić w środku, czy ktoś tam czasem nie został. Chociaż... Kurde, tu jeszcze ktoś może być. O, żeż... Dobra, mamy jeszcze jedną osobę. Czekajcie, spróbujemy ją zaresztować. Dobra, opuść. Co on robi? Patrzcie, co się dzieje. Kurde, Harlem Shake, kurde. Patrzcie, twerka robi. Tylko, że takiego mocno zaawansowanego. Dobra, przestań mnie irytować. Dobra, kurde. Się zbagował koleś. Dobra, widzę, że tutaj już wszystko jest załatwione. Przynajmniej mam taką informację. Ale tu już jest wszędzie pusto. Ale jeszcze się upewnię. A tutaj nikogo nie ma. Dobra, wygląda, że już na to, że już wszystko jest w porządku, także możemy stąd wyjść. Ale naprawdę, już był taki moment, że myślałem, że padnę. Kurde, nagle wszyscy wybiegli, ja byłem sam, udało mi się w ostatniej chwili schować za radiowóz. Akurat schowałem się w takim miejscu radiowozu, że mnie w pełni uchronił. Wiecie, jakby się na przykład nie schował tutaj z tej strony. Zobaczcie, na przykład tak, to zobaczcie, kawałek głowy by mi wystawał. A tutaj akurat ten bagażnik jest na tyle spory, że się cały za nim schowałem. Także spoko sprawa. Ale mój radiowóz, jak widzicie, mocno oberwał. Zdaje się dym spod maski, będziemy musieli znowu ten radiowóz naprawiać. Ale dobra, wyzwanie się tutaj udało z powodzeniem. Aha, czekajcie. Jeszcze w sumie nie koniec, musimy tutaj jeszcze koronerów wezwać na miejsce. Żeby tutaj ogarnęli sprawę. Jak się pojawią, no to pojedziemy z tego miejsca. Najpierw pojadę do warsztatu, żeby to naprawić, a później będę mógł kolejne wezwania przyjąć. Ale było, naprawdę się działo tutaj w tym miejscu. Czy wyłączymy tą syrenę. Ora, koronerzy już są tutaj w pobliżu. Ja nie mogę. W ogóle strasznie późno się to wsparcie pojawiło. Strasznie długo jechali do tego miejsca. W ogóle myślałem, że już tutaj ktoś będzie na miejscu, że nie będę pierwszy. A tu proszę, byłem pierwszy, nagle wszyscy na mnie wybiegli. Dobra, są koronerzy. Czekajcie, bo chyba muszę im się usunąć. This is Bravo 27. We've got a 1043 between us and our target.
O, widzę, że będę od środka zaczynać. Dobra, słuchajcie, to ja już stąd tutaj jadę. Wezwanie się dało z powodzeniem. Także spoko. Dobra, została skradziona ciężarówka z pieniędzmi. Przyjmujemy to wezwanie. Mieczusz, to już chyba było w serii, pamiętam. W każdym razie to wezwanie wygląda bardzo ciekawie, także sobie go przyjmiemy. Już słyszę gdzieś syrenę w pobliżu, także o, proszę, wygląda na to, że już pościg trwa. Także szybko musimy się do tamtego miejsca dostać. Będzie ciężko tą ciężarówkę zatrzymać, także nie wiem w ogóle, którędy ona się kieruje. Może wyjedzie na autostradę, kto wie. Chyba, że już zatrzymamy ją przed tą autostradą. Ale może się uda użyć kolczatki, jakby na autostradę wyjechała. Chciałbym to użyć, bo chciałbym wam tą animację pokazać. Jeżeli się nie uda tej animacji wam pokazać, no to trudno. Albo pokażę tak po prostu, bez... bez praktyki. W sensie, że nie pokażę tego w pościgu, tylko tak po prostu, gdzieś jak będę stał na poboczu. Żeby wam pokazać, jak się ona, ta kolczatka, fajnie rozwija i taki fajny dźwięk też jest od tego. W ogóle zobaczcie, niby ciężarówka z pieniędzmi, a chyba jedzie szybciej od nas. Od tych sznurów radiowozów, które jadą za tą ciężarówką. Naprawdę zasuwa konkretnie. A na razie helikoptera nie będę wzywał. Bo już tutaj będziemy mieć to wszystko, myślę, że pod kontrolą. Dobra, mamy ciężarówkę. Dobra, jest tutaj. Zobacz, będzie naprawdę ciężko. Chociaż, czekajcie. Dobra, może się uda. Dobra, chyba się udało. Dobra, wysiadaj, 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 wysiadaj. Wysiadaj. Dobra, mamy to. W ogóle zobaczcie, jakaś to jest ten. Czekajcie, to jest kobieta? Tak, to jest kobieta. Dobra, mamy ją. Dobra, to już ktoś się zajmuje aresztowaniem. Dobra, słuchajcie, będziemy musieli ciężarówkę ściągnąć na parking policyjny. Oczywiście pomoże nam w tym holownik. Holownik tamtą ciężarówkę zawiezie. Że tutaj ruch sam sobie się wstrzymał. Po prostu to się dzieje na tym skrzyżowaniu. Także dobrze, chociaż tutaj się ktoś próbuje. Passat. Patrzcie, Passat oczy. Właśnie to nie jest. To jest Passat? Ktoś w ogóle próbuje na siłę wjechać tym samochodem na skrzyżowaniu, ale tutaj widzę, że ogar jest po tej stronie. Dobra, mamy holownik, proszę zabrać tą ciężarówkę. Zaraz. O, dobra, jest, zarąbiście. Holownik zabrał ciężarówkę i. Jednocześnie trochę się tutaj ruch. Częściowo się odblokował. Dobra, nie, ja stąd jadę, bo ja tutaj nie chcę mieć dodatkowej roboty. Wy się tutaj bawcie, to są prawa Los Santos. Policja ma tu swoje zasady, piesi mają tutaj swoje zasady. Kierowcy, którzy są cywilami, też mają swoje zasady. Ja tymi zasadami nie żyję, także ja wolę stąd pojechać i nie robić większego syfu. Ale dobra, zadanie mamy wykonane po mysie, także będę czekał na następne. Dobra, więc widzimy, że tutaj mieszkańcy tego miasta znalazł martwe ciało. No proszę. Tego to jeszcze nie było. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Że będziemy musieli sprawdzić tą osobę, która to ciało znalazła. Będziemy musieli spisać jej dane na wszelki wypadek. No i oczywiście będziemy musieli wezwać koronerów na miejsce, ale to wszystko jak tylko dotrzemy na miejsce. Też czekajcie, jesteśmy tutaj w tym... Wow! Na środku drogi. Czy to wygląda mi na potrącenie? Czy musimy ruch zablokować? Irytuje mnie to, że te się barierki przewracają, zobaczcie. Dobra, zrobimy taką kupkę tych barierek. Nikt nie przejedzie. Nie wygląda to zbyt estetycznie, no ale co ja poradzę. Dobra, przynajmniej tutaj ten pas mamy zablokowany. Słuchajcie, nie ma tej osoby, która zgłosiła na policję to, że jest tutaj martwe ciało na drodze. Że to jest jakiś punkt, ale... Jakiś, nie wiem, czy przez telefon mnie rozmawiał w czasie jazdy, ale nie jestem pewny. Ale teraz się zajmujemy tutaj tą sprawą. Dobra, będziemy się tutaj wezwać na miejsce koroneru. Ale mi to wygląda na potrącenie. Albo nie wiem, ktoś może dostał zawał, jak przechodził przez jezdnię.
No jest martwy, także karetki nie będę wzywał. Są już koronerzy. Kurde, szybko się pojawili. Że proszę tutaj zbadać to miejsce. No i później do kryminału, tam będą szukać przyczyny tego wypadku, kto zawinił. Może kto wie, może tu jest jakiś monitoring i sprawdzą, co tu się wydarzyło. Może jakby to było potrącenie, no to wiecie, numery rejestracyjne, później po numerach szukanie właściciela, no i dochodzenie będzie trwało. A to już nie nasza sprawa. A szkoda, mogliby coś takiego dać, że moglibyśmy takie dochodzenie robić, co to się mogło wydarzyć. Powinien kiedyś coś takiego dodać w LSPD FR, myślę, że byłaby to fajna sprawa. No ale na razie mamy takie zadanie, że no to co tutaj mieliśmy zrobić, to już to po prostu zrobiliśmy. Tylko dziwne, że nie wiemy, kto jest tą osobą, która dała ten cynk, że nie ma tej osoby, która to ciało znalazła. Moglibyśmy ją sprawdzić. W ogóle to mi się cały czas coś baguje przy reflektorze, takie strzelanie co chwila słyszę. Mi się lampka zbija. Nie wiem, czy coś w modelu 3D nie jest źle zrobionego, ale dobra, mniejsza. To zadanie mam wykonane pomyślnie i będę czekał na następne. Okej, słuchajcie, mamy tutaj jakąś kradzież w jakimś domu. Uruchomił się cichy alarm, to znaczy, że po prostu ktoś się włamał, ten alarm się włączył, ale przestępca po prostu o tym nie wie. I już nie wie, że my tam do niego jedziemy. Jakiś dom prywatny chyba został. Ktoś się do domu prywatnego włamał. Tutaj mamy taką informację. Znaczy co, wiecie co, w ogóle takie ci alarmy są całkiem spoko. Lepsze to niż jakiś dzwon, jakaś syrena, która by ostraszyła jakąś osobę, która rabuje ten dom. Tego całego złodzieja. Ale może tutaj syrenę wyłączymy, żeby go też w pewien sposób nie zalarmować, że jesteśmy już tutaj w pobliżu. Myślę, że tutaj nie będziemy dodatkowych jednostek wzywać na miejsce. Aha, mamy tutaj przeszukać tą arenę i znaleźć tutaj miejsce, dom, w którym jest jakiś rabunek. Słuchajcie, ja myślałem, że tutaj będzie dokładny dom podany. A muszę tutaj te domy przeszukać. No, trochę mi to zadanie utrudniło, nie ma co. Jęczy nie, nawet nie wysiądę. I tam poza domami nie sprawdzę. No, ogrodach, czekajcie, jeszcze tutaj mamy ten dom. W tym obszarze, w tym żółtym obszarze. Nie wiem, która to jest ulica, nie pamiętam. W ogóle tutaj nie mam w żaden sposób tych ulic podpisanych, także no nie za dobrze. Nie za dobrze to wygląda, niezbyt wiele mi to ułatwia. Dajcie oczywiście. O, czekajcie, mamy coś. Ktoś już wsiadł do samochodu i próbuje uciekać, dobra. Jednak tutaj już ktoś wyszedł z tego domu. Myślę, że będziemy musieli wejść do środka i zaaresztować przestępcę. A tutaj zrobił nam się pościg. Oczywiście spróbujemy mu się kazać zatrzymać. Jak to się nie uda, to oczywiście wezmiemy wsparcie. Dobra, podejrzany stawia opór, poproszę wsparcie. Mamy pościg. A oczywiście tutaj już się na początku postaram go przyblokować. No blokujcie go tam z tyłu, come on! Kurde, zobacz jak taranuje wszystko, ja nie mogę. To jest chyba... kurde, jak się nazywa ten SUV? Rokoto? Nie, chyba to nie jest ten. Nie mam pewności. Zobaczcie, zastanawiam się, czy helikopter wezwać do tego miejsca, ale chyba nie będzie takiej potrzeby. W ogóle patrzcie, gdzie on wjeżdża. Jak on dziwnie ucieka, po jakich ulicach. Zresztą już chyba tak z paniki robi, nie? Jedzie po prostu, gdzie mu wygodniej. Ale taranuje wszystkie zaparkowane samochody, ja nie mogę. Ile on tutaj już szkody narobił w czasie ucieczki. Ojeju, uderzy to po portfelu. A, ja tutaj standardowy policyjny manewr zastosowałem.
No zjeżdżaj, kurde. Trzeba by się go zepnąć. O, kurde, ale mam problem. Dobra, tutaj trzeba uważać, żeby nie doszło do kolizji. Kurde, on się też przepycha. No, nie wygląda to zbyt dobrze. Czy potrzebujemy dodatkowe jednostki policji do pościgu? Zobacz, on w kółko jeździ czymś się... O! Brawo, 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 jest, ucieka. Dobra, jeszcze tutaj udało mi się go... Ja nie mogę, jeszcze prawie w niego trafił. Dobra, jest, mamy go. Mamy. Czekajcie, w ogóle nie wiem, czy mam zainstalowany ten plugin na przeszukiwanie samochodu. To było pod Shift G albo Control G, ale nie działa ani to, ani to. Albo nie mam tego zainstalowanego. Albo jest to pod innym przyciskiem, które będę musiał sprawdzić. No w każdym razie nie przeszukam samochodu, bo chciałem zobaczyć, czy czasem tutaj nie ma w środku jakichś skradzionych przedmiotów z tego domu. Ale dobra, w każdym razie zostanie ten samochód odholowany na parking policyjny. Jak są jakieś rzeczy, no to po prostu zostaną zwrócone właścicielowi, bo tutaj wszystko się udało z powodzeniem wykonać. Chociaż no, naprawdę przepychał się tym samochodem. To to kurde jest? Bravado. Tylko jakie bravado? Nie, tutaj też pisze bravado. Nie, jaka to jest marka, wsiąść do tego nie mogę. O! już holowik to zabrał. Ale to nie jest raczej Rokoto. Kurde, nie pamiętam, jak się ten samochód nazywał. No dobra, zadanie mamy wykonane. Zapaliśmy tutaj złodzieja. I dobra, będę czekał na następne wezwania. Miejmy nadzieję, że się zaraz coś fajnego pojawi. Dobra, słuchajcie, tutaj od razu się pojawiła informacja o... What? Skradzionym samochodzie, który się pojawił tuż obok mnie. Oto koleś ma pecha. Kolejny tutaj złodziej. Same złodzieje dzisiaj są w odcinku. O ludzie. W ogóle znowu pościg mam, on znowu tutaj ucieka. Pokapował się, że się już ten... Już wiemy ale tutaj była kolizja. I się połapał, że wiemy, że to jest samochód kradziony. Dobra, wsiadam z powrotem. Myślałem, że go przyblokowali. Że będziemy mogli tutaj przyjść do aresztowania, ale on tutaj dalej ucieka. Obok komisariatu, ale żadne te jednostki się z komisariatu nie włączyły do pościgu, a szkoda. Czasami jak przejeżdżają obok komisariatów, to policjanci potrafią przyjąć radiowozy i się rzucić do pościgu. I wtedy jest ich o wiele, wiele więcej. A to akurat przy komisariacie nikogo nie było. Ale trena tutaj zaczyna uciekać. Gdzieś słyszę helikopter, ale to chyba nie jest policyjny. Nie wiem, czy on w ogóle tutaj zaraz na autostradę nie wjedzie. Już tutaj w ogóle coś się stało, czekajcie. Coś go przyhamowało. Dobra, zatrzymaj się. W ogóle to jakaś kobieta prowadzi. Czuję się, że tutaj podjąłem próbę zatrzymania. Przez głośnik. Przez ten taki megafon. Ale kurde, koleś dalej ucieka. A tu był ten helikopter. Ale to nie jest policyjny. Właśnie już go wcześniej słyszałem. Czekajcie, jeszcze raz próbuję go zatrzymać. Ją właściwie, to kobieta tutaj prowadzi. Dobra, dalej ucieka. To nie no, to będziemy musieli... przejść do takich manewrów, jak teraz ten policjant mi próbował zrobić. No, teraz to spróbujemy wykonać. To idzie po całkiem prostej drodze, także nie wiem, czy nie wyprzedzić i nie postawić... dobra! Czekajcie? Dobra, jeszcze prowadzi. Ale miał tutaj dość poważny wypadek, strasznie tutaj wyleciała na tej górce. Teraz chyba nie chcę wjechać na autostradę. Dobra, czekajcie, nie wiem, czy wysiąść, dobra. Jednak nie. Właśnie wiedziałem, że... Chociaż, oj kurde, gdybym był przed tym samochodem teraz, to by się go naprawdę dobrze zblokowało, nie miałby żadnej ucieczki. Jeszcze by jakiś policjant od tyłu pojechał i to już w ogóle. Nie miałby żadnej drogi ucieczki. Uwaga, bo tutaj pościg jest. Aj kurde, dobrze się skubany przyciska. Dobra, mam opony przebić z pistoletu, będę strzelał w opony.
Dobra, czekajcie. Ale kolej zasyła w ogóle. Czy raczej ta pani. A czy mi się wydaje, czy ona się co chwila... Nie, nie zmienia jej się wygląd. A czasami jest tak, że jak się za bardzo oddali, to się zmienia wygląd pedów. Chociaż tutaj widzę, że wszystko jest w porządku. A przez chwilę miałem takie wrażenie. Ale jakieś parę radiowozów się zgubiło po drodze. Ale muszę tutaj kolejne wezwać, poproszę tutaj wsparcie. Zobaczcie, ile radiowozu się w przodzie zrespiło. A czy ktoś przyblokował? Nie, nikt nie przyblokował samochodu, ale za to przyblokowali mnie. Kurde, tak wygląda współpraca z policją w Los Santos. Czekajcie, może blokadę się zrobi, tylko nie pamiętam, jak to się robiło. Dobra, tutaj postawiłem blokadę w tym miejscu. Ale chyba tej blokady nie postawili. Czemu? Nie wiem. Pisze, że coś tam... Czy potrzebuje blokady? Nie, jakieś tam pytanie było, ale nie zdążyłem tego przydać. W ostatnim momencie to zauważyłem. Ale kliknąłem ten Y, w sensie, że jest, ale... Nic się nie pojawiło. Także blokady nie było, chociaż i tak by chyba w tą blokadę nie wjechał, bo ona tutaj skręciła. Ja ją chyba trochę dalej chciałem postawić. Dobra, słuchajcie, jest, teraz mamy... Blokuj. Kurde! No nie wierzę, naprawdę. Ok, mam tutaj problem z zatrzymaniem. Kurde, może kierowca ciężarówki pomoże? No pomóż, facet, jest, dobra, zarąbiście. Mamy, wysiadaj. Jest, zapaliśmy cię, wreszcie, kurde. Jak ty z Kubana uciekałaś. Kurde, wreszcie. Najdłuższy chyba dzisiaj pościg. Dobra, jest, aresztujemy ją. Nie, to są jakieś bransoletki, myślałem, że dodali teksturę kajdanek. Cały czas mi brakuje tekstury tych kajdanek. O, ktoś dał suba. Dzięki wielkie, na odcinku. O, ja nie mogę, pozdrawiam, mam nadzieję, że to oglądasz. Zaraz tleni na ziemię. A to będę musiał wezwać... transport, nie mogę transportu wezwać, czekajcie. Local Transport Unit. Muszę w ten sposób, może ją zabiorą. Ja nie mogę, dobra, to ja holowim wezmiemy do tego samochodu. Przy okazji, jak tutaj transport jedzie, to chyba mogę sprawdzić tutaj rejestrację tego samochodu. 62. Czy ona czasem jest właścicielem, czy nie? 726. Tylko w ogóle nie pamiętam, jak się nazywało, nie sprawdziłem. Felcer Anna Souza. A to jak się nazywała? Kurde, nie wiedziałem. A tutaj mamy, widzę, licencję przedawnioną. Ale transport widzę, że przyjechał. Dobra, holownik tutaj zabiera samo na parking policyjny. Dobra, ktoś tam ją zgarnia, widzę. Chyba ten policjant, tylko nie wiem, dlaczego tak na odległość się otrzyma. W ogóle zobacz, jak się te radiowozy pobijały w trakcie pościgu. Ja nie mogę. Mój też się trochę obił. Trochę obrudził, ale te wyglądają biedniej. Dobra, jest, widzę, tam radiowóz zabiera tą laskę. Dobra, no to zagadanie mamy wykonane pomyślnie, chociaż tutaj się długo w tym pościgu mi męczyliśmy, ale w każdym razie wszystko się udało pomyślnie.